JOW-y są to, jest to większościowa ordynacja wyborcza, gdzie każdy obywatel ma wpływ na wybór swojego kandydata. Teraz ordynacja, która obowiązuje w Polsce, pozbawia obywateli biernego prawa wyborczego. Jest to ordynacja proporcjonalna, gdzie obywatele nie mają wpływu na wybór swoich kandydatów. Istnieje w Polsce i obowiązuje w Polsce ordynacja większościowa JOW-y w gminach do 20 tysięcy, między innymi w takiej gminie jak moja, gdzie wójtowie, wójt, radni są wybierani w wyborach bezpośrednich. Uważam, że jest to bardzo dobry system. Ludzie weryfikują swoich kandydatów i wiedzą, na kogo głosują. Dlatego, proszę Państwa, w wyborach do rad gmin, przynajmniej w mojej gminie i tu w okolicznych gminach, frekwencja dochodziła do ponad 80%. Jeśli Państwo porównają wybory parlamentarne, to z ledwością przekracza to 40%, 35%. I tu mamy, dlaczego jest tak, a nie inaczej, jeśli chodzi o tą ordynację wyborczą, która obowiązuje w naszym kraju w tej chwili. Ordynacja, która obowiązuje w tej chwili w naszym kraju, preferuje przede wszystkim kandydatów z list partyjnych. Dostać się na listy partyjne, no to trzeba mieć przede wszystkim co? Trzeba przede wszystkim mieć łaskę u szefa partii. No i to w tej chwili jest taka sytuacja, że to, co się dzieje w tej chwili w parlamencie, to nam pokazuje, jakie miernoty dostają się do parlamentu. Nie wszyscy, prawda, ale tak to jest. Prawda? Ostatnie wydarzenia, jakie są w parlamencie, no to nas tu na dołach o zawrót głowy boli. To jest po prostu nie do pomyślenia, żeby tak się posłowie zachowywali. To trzeba wszystkich po kolei równo jechać. To jest nie do pomyślenia. W związku z tym uważam, że jeśli by wprowadził jednomandatowe okręgi wyborcze, to zapewne takich cyrków by nie było. Jeśli chodzi nawet, bo nie do końca są wyniki badań opinii publicznej, nie do końca są takie jasne, ale nawet te wyniki pokazują, jaką popularność mają posłowie i jak jest Sejm traktowany przez obywateli. Ponad 50% ludzi nie identyfikuje się z żadną partią i to jest istotna sprawa, więc coś tutaj musi być nie tak. Proszę Państwa, jeśli chodzi, wrócę jeszcze do tematu JOW-ów, jeśli chodzi o sposób finansowania, przeciwnicy mówią, że będą wygrywać najbogaci. Figie prawda, to nie jest tak, bo w tej chwili z kasy państwa, podsumowując ogólnie, to jest 90 prawie 5 miliardów złotych idzie na finansowanie partii. I oto właśnie jest ta ostatnia kłótnia w Sejmie. Jeśli jest finansowanie, jeśli weszłyby JOW-y, tak jak w systemie angielskim, to każdy obywatel mógł mieć na przykład 10 podpisów i tam jest wpłata bodajże chyba 500 funtów. Jeśli kandydat przekroczy 3%, tak zwana kaucja zostaje zwracana. Jeśli nie przekroczy, no to kaucja zostaje trudno, przepada. Mało tego, w tym systemie nie potrzeba Państwowej Komisji Wyborczej, który jest to następny jakiś, jest to następna instytucja, którą trzeba utrzymywać. W wyborach jednomandatowych głosy są liczone w ratuszu czy w urzędzie gminy przy współudziale wszystkich kandydatów, ich rodzin, ich komitetów itd. Więc jakie to są, jakie koszty schodzą z tego tytułu? I tutaj mamy bardzo dobry przykład, że JOW-y są jedynym panaceum na uzdrowienie i gospodarki, i tego bałaganu w Sejmie, prawda, i innych wielu rzeczy. Jednym z bardzo dobrych przykładów mówiących o prawie normalnym, bo to nic nie jest idealnego w systemie wyborczym JOW, są wybory do rad gmin do 20 tysięcy mieszkańców. I jaka jest różnica między gminami, które mają poniżej 20 tysięcy mieszkańców, a tymi, które są powyżej 20 tysięcy? Tam obowiązuje system w tych gminach powyżej 20 tysięcy partyjny, bo tam się głosuje już na partię, natomiast w naszych gminach do 20 tysięcy jest jednomandatowy. Każdy wójt wybierany jest bezpośrednio w bezpośrednich wyborach i wtedy, jeśli ma większość, wygrywa. Jeśli kilku kandydatów, jest druga tura i wtedy dwóch wygrywa. Natomiast radni wybierani są w wyborach bezpośrednich, więc jednomandatowy. Wybiera ten, co nawet jeden głos ma więcej. Proszę Państwa, oportuniści w stosunku do tego systemu mówią tak, że wygrywa najbogatszy. Nie zgodziłbym się z tym, bo to ludzie weryfikują.
Bywały przypadki, czy są przypadki, to nie da się tego ukryć, bo były i sprawy sądowe, że ktoś tam gdzieś postawił kiełbaski, postawił wódeczkę czy inne rzeczy. Ale to nie wszyscy ludzie się na to dają łapać po prostu. Będę, prawda, no, być może nieszczery. Na własnym przykładzie, jestem czwartą kadencję wójtem. W dwóch kadencjach wybierany byłem przez radnych. W tych ostatnich dwóch kadencjach bezpośrednich wyborów, chcecie państwo mi wierzcie, chcecie nie wierzcie, nie wydają nawet złotówki na kampanię wyborczą. To ludzie zweryfikowali moją działalność w gminie. Jeśli nie wiem, ile pieniędzy bym wydał, abym źle działał, no to ludzie by mnie po prostu pogonili. A jest chyba inaczej, skoro jest jakieś zaufanie społeczeństwa. I to nie pieniądze w Wiowach, nie pieniądze w Wiowach rządzą, tylko w Wiowach rządzie społeczność i bezpośredni dostęp do kandydata na wójta czy radnego. Proszę państwa, jak przekładają się Jowy na wybory samorządowe? I tutaj jedna z ważniejszych spraw jest frekwencja. Frekwencja dochodzi ponad 80%, bywają gminy, że nawet ponad 90%. W mojej gminie frekwencja przy wyborach samorządowych była ponad 90%, dokładnie 92,1%. Dlaczego ludzie głosują w wyborach samorządowych z tak dużą frekwencją, a w wyborach na przykład parlamentarnych dochodzi do 40%, ewentualnie ponad lekko 41,2%. Dlaczego, proszę państwa? Odpowiedź jest jedna zasadnicza. Ludzie wiedzą, że mają głosować na ludzi zaufanych i z autorytetem. Bo jeśli osoba nie ma autorytetu wśród lokalnego społeczeństwa, nie zostanie wybrana, tu nie pomogą żadne pieniądze. Dlatego mamy to, co mamy na przykład w Sejmie. No niby się ludzie z autorytetami dostają, później ten autorytet gdzieś po drodze gubią. Natomiast w naszej małej społeczności, jeśli człowiek zgubił autorytet, no to bywają przypadki, że są referenda, można odwołać wójta, no nie można odwołać radnego, ale wójta można odwołać, prezydenta, posła nie można odwołać. Więc wychodzi na to, że tylko ludzi z autorytetami można odwołać. Jeśli ten człowiek, mając autorytet jakiś tam, startuje do rady gminy czy na wójta, a później traci ten autorytet, jest automatycznie odwoływany w drodze referendum czy inaczej. Natomiast posła nie można odwołać, bo on jest najpierw posłem partyjnym, a posłem dla społeczeństwa nie jest w takim układzie, więc to jest panaceum na to, żeby wprowadzić między innymi Jowi do parlamentu, prawda? A ja mam pytanie do państwa. Nam przeciwnicy zarzucają jedną rzecz, że Jowy doprowadzą do rozdrobnienia, prawda, parlamentu, do niemożliwości powołania rządu. A mi się wydaje, a jestem wręcz pewny, bo na podstawie takich państw słabych, co prawda, jak Stany Zjednoczone, Anglia, Japonia, która w 1996 prowadziła Jowy, Italia, gdzie wprowadzono Jowy w 1994 roku, teraz Indie, które się robią potęgą, tam istnieją w systemie jednomandatowym. Według naszego stowarzyszenia jest tak, że Jowy doprowadzają do decentralizacji państwa, a zarazem do wzmacniania partii. Powstają dwubiegunowe partie. Jest partia, zakładami, lewicowa, prawicowa, konserwatywna, liberalna czy tak dalej. I teraz te partie podejmują, któraś z tych partii musi uzyskać większość w wyborach parlamentarnych. Żadna z tych partii nie zawiera koalicji. I bierze pełną odpowiedzialność na to, co robią. U nas jest inaczej. U nas tworzą się koalicje, jeden na drugiego zwana, jeden drugiemu zarzuca, że nie współpracują. Rozpadają się te koalicje, a my jako naród i jako społeczeństwo cierpimy z tego tytułu. I niech wszyscy ci, co tak mówią, że Jowy to nie jest, że to coś niedobrego dla państwa, to w naszym przekonaniu i w rozmowie ze społecznością lokalną tutaj mamy inne zdanie na ten temat, dlatego wiele osób tutaj na dole nie identyfikuje się z żadną partią, nie identyfikuje się z żadnymi działaniami polityków, bo to jest na szkodę państwa. Wręcz odwrotnie, uważamy, że działalność, jeśli wprowadzono by Jowy, to i wzmocnienie gospodarcze by nastąpiło. To jest istotna rzecz, bo przecież cała polityka polega na gospodarce. Następną rzeczą, jaką jest istotną rzeczą, to nie byłoby problemów jak teraz z finansowaniem partii, bo partie same musiałyby się utrzymywać. A tak to ciągną z naszych podatków